No i może zobaczmy, co możemy zrobić sobie z tym placem zabaw. Ja dodam kolejną stronę, po to, żeby było widać, że możemy mieć playground związany na przykład z jakimś tematem, a w środku poszczególne rozdziały tego typu historie. Widać, że się troszeczkę nam pozmieniało. Ta strona, która jak była pojedyncza, wyświetlała się tutaj, teraz wylądowała tutaj jako niezatytułowana. I to jest ta nasza strona, którą przed chwilą dodaliśmy. I każda z tych podstron ma swoje własne foldery Sources i Resources. Dodatkowo są też dwa foldery Sources i Resources, takie globalne z punktu widzenia placu zabaw. Czyli wszystkie resursy i źródła, jakie wrzucę do tych dwóch folderów, będą dostępne na każdej z tych stron. Jeżeli coś wrzucę tylko do tego, no to to cudo będzie dostępne tylko na tej stronie placu zabaw. No i zobaczmy. Dodam nowy plik. Nazwę go Person. Taki klasyczny przykład. Osoba. Magia. Magia. I tu nieważne, o co tu chodzi. Najważniejsza jest rzecz taka, że to nie jest zdefiniowane na tej stronie. Czyli jak usunę wszystko, to widać, że mam tylko te linijki. Natomiast mogę w tym placu zabaw korzystać z tych definicji. Czyli mogę utworzyć osobę. I co się zadziało? Chyba nie umiem pisać. No, widać, że nie wybuchło. Tu coś się pojawiło, ale możemy udowodnić bardziej. No i proszę bardzo, działa. To jest bardzo fajna rzecz, bo możemy mieć jakieś helper metody, jakieś kawałki kodu, które reużywamy często i po prostu ich używać w placu zabaw. Czyli korzystamy z czegoś, co już wcześniej utworzyliśmy. Można też dodawać do playgroundu frameworki, prokopoc, tego typu historie. Natomiast robi się to troszeczkę inaczej. Czyli jeżeli znalazłaś jakąś bibliotekę, którą chciałabyś się pobawić i nie chcesz mieć całej aplikacji, całego pierdolnika z tym związanego, możesz ściągnąć tą bibliotekę przez na przykład Kokopocy, skompilować ją. To niestety wymaga trochę takiego setupu, że musisz mieć workspace i ten playground utworzyć w tym workspace. To jeszcze dla nowych osób, jakbyś powiedział, czym jest framework i... Framework to jest sposób na dystrybucję i reużywanie kodu. Czyli mam jakąś funkcjonalność, nie wiem, procesowanie obrazu, muzyki i potrzebuję reużyć tej funkcjonalności w wielu różnych aplikacjach. Więc mogę zamknąć to w takiej paczce. Taka paczka nazywa się framework i ją dystrybuować do innych ludzi, do innych firm właśnie w postaci tego frameworka. Ktoś tam zaciąga to do swojej aplikacji i może używać mojego kodu. A biblioteka w tym kontekście jest czym? Można powiedzieć na ten moment, że tym samym. Okej. Okay. Są statyczne biblioteki, są frameworki. Powiedzmy na naszym poziomie, że bierzemy coś od kogoś i możemy użyć tego kodu, to jest to samo. Tam technicznie inaczej pod spodem to działa, ale po prostu bierzemy czyjąś wiedzę i możemy z niej korzystać w naszej aplikacji. Tak samo jak nie musieliśmy pisać funkcji print, tylko mogliśmy ją od razu użyć, to ona przychodzi też z jakiejś biblioteki, z jakiegoś frameworka. Okej. Okay. Z Foundation. No tak, to sam język nie definiuje funkcji print, to jest dostarczone... Przez kogoś. Tak, w tym wypadku przez Apple'a. Jest jeszcze jedna fajna rzecz związana z placem zabaw, mianowicie podgląd na żywca. Ten podgląd na żywca szczególnie się przydaje w momencie, jak masz zadanie, które polega na napisaniu jakiegoś widoku. Czyli nie wiem, table view, jakiś ekran jest do zrobienia i potrzebujesz coś wylayoutować, czyli powiedzieć, ten element ma być tu, ten ma być tam. I w tym momencie... Czyli działamy na takiej warstwie, którą użytkownik będzie widział, że to wygląda tak i ten przycisk jest umieszczony w prawym dolnym rogu. Na przykład, tak. Okej. Okay.
No i masz, dostajesz projekt od grafika i musisz coś takiego napisać. No? I wiadomo, że nie zrobisz tego, a może zrobisz, tak napiszesz od góry do dołu, pobiegniesz i od razu będzie działać. Raczej to będzie taki proces iteracyjny, że dodasz jakiś element, sprawdzisz, czy jest w dobrym miejscu, ustawisz tekst, zobaczysz, czy jest prawidłowy, etc. No dobra, spróbujmy zrobić jakiś piękny i wspaniały widok. Rzeczy związane z widokami w iOSie kryją się pod postacią UIKita. Czyli to jest framework do widoków, do tego, co widać na ekranie. To możemy sobie wywalić. No i będziemy potrzebować jeszcze jednej rzeczy. Aby ta funkcjonalność tego podglądu na żywca była dostępna w placu zabaw, musimy zaimportować, a jakże, kolejny framework. Fantastycznie. Skąd wiadomo, który framework zaimportować? Trzeba poczytać dokumentację, trzeba wpisać w Google to, co się chce zrobić. No i niestety trzeba troszeczkę śledzić, co się dzieje w społeczności. Ktoś gdzieś może na jakimś Medium albo na innej historii w panie Google napisze artykuł i no, ja mam całą listę takich artykułów, że ktoś zrobił jakiś fajny smaczek, no i to podróżuje ze mną. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę ta droga, jak zaczynasz i nic nie wiesz i zbierasz, przyklejasz do siebie raz czasem takie patenty, no i one z tobą wchodzą. To się chyba doświadczenie nazywa. Rozumiem. Ale powinno być w dokumentacji, nie zawsze jest. Czasami trzeba się po prostu pobawić, poszukać. Ok, więc zaczniemy od czegoś, co nazwę sceną. Tutaj tak naprawdę utworzę referencję, czyli albo może bardziej symbol, identyfikator. Teraz za każdym razem, jak będę mówić o jakimś widoku, który ma być widoczny na ekranie, będę się odwoływać do tego czegoś, tego prostokącika, właśnie jako scena. Ok, tutaj widzimy, że musimy przekazać jakiś dodatkowy argument typu cdirect. Jeszcze o tym wszystkim opowiemy w lepszym momencie. Z kolei cdirect przyjmuje 4 argumenty. No i ustawimy sobie na tej scenie jakiś kolor. Możemy pobiec ten nasz kawałek kodu i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No, widać, że mamy jakiś UI view. W tym momencie, jak na duszę, to nie wygląda zbyt spektakularnie. No ale to już wygląda lepiej. Więc widać, że... Widać, co stworzyliśmy. Tak, to jest też bardzo fajne, że tu mam taki snapshot z tej linijki, a tu mam snapshot z tej linijki. I teraz chciałbym to wyświetlić. Więc korzystam z tego playground page, odwołuję się do obecnej strony. On sobie pod spodem wie, że to jest ta, na której jesteśmy. Jest tutaj takie property zwane live view. No jak tutaj poczytamy w tej dokumentacji, to jest coś, co służy do wyświetlania tego cuda. Tam jeszcze jest parę innych informacji, ale no, tak, że tak powiem, nabiera się tych kolejnych rzeczy. No jak uruchomiłem, pojawił mi się kolejny panel tutaj. Tylko cały na czarno, nie na czerwono. Ok, coś nie zadziałało w playgroundach. Musiałem pobiec jeszcze raz. Czyli kluczem do sukcesu jest powtarzanie czynności, żeby sprawdzić, czy może się za drugim razem nie wygeneruje tak, jak chcieliśmy. Tak, no to jak mówiłem, to jest narzędzie zabawkowe. Życia bym temu nie powierzył. Jeżeli chodzi o zaoszczędzenie czasu na tym, no wyobraźmy sobie, że to jednak jest w aplikacji, musiałbym to przetestować w najlepszym wypadku na symulatorze, to pobiegnięcie tego jeszcze raz zajęłoby mi dużo więcej czasu niż pobiegnięcie tego teraz. No więc dodajmy sobie jeszcze coś do tego widoku i niech to będzie kolejny widok. Okay. Wstawimy jeszcze mu kolor. No i musimy dodać jeden widok do drugiego. No, zobaczmy teraz. Piękny zielony kwadracik w górnym rogu.
Dlaczego w lewym górnym, no to tu może taki spoiler, zaczynamy od 0,0 i 0,0 jest w lewym górnym rogu. Ale też fajnie by było zobaczyć, jak coś się tutaj dzieje. Więc dodam animację. To jest mój kod do animacji. To jest takie trochę stare API, ale działa. Ty użyłeś jeszcze magicznego słowa API, jakbyś mógł wytłumaczyć dla osób nieznających. Muszę uważać na te magiczne wyrazy. Więc API to jest Application Programming Interface. To też może za dużo nie mówi, ale powiedzmy sobie, że to jest taka lista dostępnych metod, funkcji, właściwości, które można zawołać na czymś. Mówiąc jeszcze takim może bardziej życiowym językiem, jak ktoś zupełnie pierwszy raz się spotyka z tym pojęciem, to jeżeli siadasz w aucie i chcesz jechać, to auto wystawia dla ciebie jakieś API, które ty konsumujesz. Kierownica, te różne gałki, pokrętła i pedały. Czyli daje mi możliwości użycia czegoś. Tak. I w sumie to jest całkiem spoko analogia, bo to, że przy pomocy hamulca, pedału od hamulca, coś się gdzieś dzieje, to jest bardzo dobra analogia. Ty od strony użytkownika nie chcesz się zajmować szczegółami, że jakiś płyn hamulcowy musi gdzieś tam dotrzeć, jakieś rzeczy muszą się ze sobą ścierać, żeby coś zadziałało. Ty chcesz tylko nadusić guzik. I to jest właśnie do tego. Pod spodem to robi właśnie API. Wystawiasz dobre API, takie, które jest rozumialne, łatwe do skonsumowania, do używania, intuicyjne, to wtedy ktoś, kto usiądzie w innym samochodzie, nie męczy się, tylko używa. Dokładnie, no bo zna, widział podobne kształty, jest to, czego się spodziewa. Więc, jasne, dzięki za wytłumaczenie. Spoko. Nie, zobaczmy, czy to cokolwiek dało. No proszę. Pięknie. Się kręci. Ale to nie jest wszystko, co można zrobić w tym widoku. Fajne jest to, że on się rusza. Szczególnie przy jakichś takich innych historiach, gdzie no, trzeba to dotwikować. Dużo łatwiej jest teraz nawet tutaj, nie wiem, podmienić te parametry troszeczkę, zmienić tu jakąś właściwość, żeby zobaczyć, jak... Co się stanie. Dokładnie. Że ten parametr wpływa na to. Ale też mamy opcję z interakcją. I tu po raz kolejny, nieważne co tutaj jest napisane, long story short, dodamy guzik, w który będzie można tapnąć. Zobaczymy. No proszę bardzo. Widać, że za każdym razem jak tapię, to w tej mojej przestrzeni tutaj na dole się pojawia nowy tekst. Co więcej, tutaj playgroundy dodatkowo pokazują, ile razy kliknęliśmy na obiekt, tak? Dokładnie. Więc tak na prędkości to jest właśnie playground. To jest narzędzie, ten nasz pojazd, którym będziemy teraz jechać dalej i poznawać kolejne części języka, Swifta. Zahaczymy o parę pomysłów z programowania, ale to są nasze narzędzia. To super. Jest... To co teraz?